Witam Was serdecznie. Jak już wiecie, wiecie chyba z kim rozmawiacie, albo kogo słuchacie. Nie muszę się przedstawiać, ale przypomnę mojego fanpage'a Robert Lifestyle 40+. Otóż, moi drodzy, długo już nie byłem na moim fanpage'u. Troszkę podróżowałem po Polsce, troszkę za granicą, ale też dużo piszę, jak sami wiecie, jedną z głównych moich pasji wiodących jest pisanie. Twórczość, poezja, to co mi dodaje takich skrzydeł, wzmacnia mnie, ciekawi mnie w ogóle tematyka miłości, no i też piszę swoją książkę, swoją powieść, której poświęcam dużo czasu. Ale to nie znaczy, że nie mam czasu. Ja czas mam. Ja robię tak, że ten czas jest zawsze. Do czego zmierzam? Moi kochani, będąc w podróży, czy nawet podając niektórym osobom mój numer telefonu, żeby się skontaktowały, bo na przykład rozmawiamy, piszemy ze sobą, ja mówię, podam numer telefonu, to będzie nam łatwiej się dogadać szybciej. Otóż tak, nasłuchałem się biadolenia ostatnio. Czyli wszyscy mówią, że nie mają czasu. Wszyscy chorują. Wszyscy się starzeją. Ale nikt nic ze sobą nie chce robić. Każdy tylko by chciał. Mówi, no bym chciała. Czy chciał? Chciałbym dobrze wyglądać, chciałabym to, chciałbym tamto, ale ja zawsze mówię tak, że na moim fanpage'u nie rozmawiamy tylko o sporcie, o diecie czy suplementacji. Rozmawiamy dosłownie o wszystkim, bo jak mówię 40+, 50+, 60+, to zajmujemy się już wszystkim, globalnie, ogólnie tak wszystkim, mówię tutaj o jednostce, o sobie, wszystkim, czyli jak mówiłem, sport, jedzenie, suplementacja, rozwój intelektualny, ubiór, swoje zachowanie. Zmieniamy wiele rzeczy, żeby nas postrzegano jako ludzi nie zestarzałych młodych staruszków, tylko jako ludzi rozgarniętych, brnących do przodu, idących z postępem, dorównując też po części ludziom młodym. I co mnie tak najbardziej tutaj smuci, że no dobrze, nie mam czasu, nie robię nic ze sobą, bo ja słyszałam, bo koleżanka mówiła, że to czy tamto jest złe, nie? Bo ten czy tamten mówił, że to jest złe, bo on tam gdzieś widział, że to jest złe, że ten sport to nie, to jedzenie to nie, tamto to nie. I każdy powołuje się na to, że gdzieś słyszał, gdzieś widział, ktoś mówił, tam ciotka mówiła, babka mówiła, ale nikt nie testuje niczego na sobie, nie? No i teraz tak, siedzenie w domu, pytam się, masz jakieś pasje? Nie mam. Ale teraz do czego zmierzam? Więc sięgajmy do źródeł. Jak w sobie obudzić tego olbrzyma, kiedyś mówiłem. Czyli co? Prosta sprawa. Macie kopalnię wiedzy na YouTubie. Jeżeli ja nie jestem autorytetem dla Was, to niech będzie na przykład jakiś profesor, który prowadzi jakieś ciekawe wykłady na temat socjologii, psychologii, filozofii, jakiegoś samorozwoju i wielu, wielu innych ludzi. To są filmy, dokumentalne, to są filmy faktu, gdzie na przykład zawsze na początku wszystkich odsyłam do filmu Sekret, który wspaniale obrazuje nasze życie i jeden tekst bardzo mądry, który mi się podoba, że człowiek staje się tym, o czym myśli. I to dokładnie się z nami dzieje. Więc jeżeli stękamy, narzekamy, nic nie robimy ze sobą, gnuśniejemy, starzejemy się i tak będzie. I przyciągniemy do siebie tego coraz więcej. I będzie tego coraz więcej. Tego stękania, narzekania, zaniedbamy się, coraz gorzej będziemy wyglądali, smutni, szarzy. I tak widzicie, jak to, tak to wygląda właśnie. Że człowiek staje się tym, o czym myśli. Więc odsyłam zawsze, nie że ja mówię, że Robert mówi. Ja na sobie testuję wszystko. Ja jestem takim twardym zawodnikiem. I czuję się bardzo dobrze, jeżeli chodzi o ten program, który sobie wdrożyłem, czyli odpowiednie jedzenie, ale nie fanatycznie, że się głodzę, że jadę jakieś diety, nie. Ja dam po prostu, jak wiecie, tyle ile trzeba, nie za dużo, nie za mało, różnorodnie, piję też kawę, gdzieś tam odszedłem od alkoholu, nigdy nie paliłem, biegam, pływam, do tego gimnastykuję się każdego dnia, każdy dzień zaczynam od gimnastyki. Stosuję suplementację, o której Wam mówiłem, niektórzy w to nie wierzą, bo jak ja coś wstawię, to mówią, o, bo pewnie on tam na tym zarabia, albo coś tam, a tam, bo to nie służy. Nie, są fajne środki, które ja reklamuję, które ja wstawiam i ja sam je biorę. Dlatego też szybciej schudłem, szybciej doszedłem, jeszcze może pokażę sobie, jak wyglądam teraz.
chociaż ciężko będzie, ale tak to wygląda, że człowiek, jeżeli wie, co bierze, stosuje, mówi, ja świństwa nie wezmę, ktoś mówi, bo się otruje, nie? Nie, to są środki atestowane przez różne firmy, jak ja mówiłem, tam, no bo trochę tutaj zaświecę tymi firmami, jak Trek, Olimp i różne inne. Seven Nutrition, mój syn tam prowadzi też taką fajnego fanpage'a i reklamuje suplementy i jego podopieczni bardzo chętnie kupują, biorą i ten. Ale cóż, róbmy coś ze sobą. Ubierzmy się jak ludzie przede wszystkim. Ja może też nie chodzę w ciuchach markowych, ale schludnie się ubiorę, czyściutko. Staram się dbać o siebie na co dzień, być zawsze ogolonym. Jak mówię tutaj o mężczyznach teraz, być ogolonym, schludnie ubranym, czyściutkim i działać. Ja słyszę takie słowo, no nie mam czasu, bo robota, nie? I tylko słyszę, robota, pieniądze. Tam byłem za granicą w jednym miejscu i tylko słyszałem, robota i pieniądze, nic poza tym, nie? Więc dla mnie to jest chore, to jest tak jak za komuny. Kiedyś, jak szedłem ulicą, pamiętam, i spotykam kolegę, pierwsze co było, to wjeżdżał tak mi ręką w rękę, podawał cześć, tak, taką szuflą i cześć, gdzie robisz, nie? Jak powiedziałeś, że nigdzie, nie? To było źle. Musisz robić na etacie w fabryce, zapierdalać za przeproszeniem i tego. A tu nie jest tak. Każdy robi to, co lubi. I tutaj was odwołuję, że macie pomysł na swoją pracę jakąś, gdzie możecie zarabiać inaczej, a męczy was etat. Dzisiaj można zrobić wszystko, można to zmienić. Ale też można być na etacie i wspaniale dbać o siebie. A nie spychać tego swojego życia na to, że ja jestem na etacie, pracuję 12 godzin i nic więcej nie mogę zrobić. Możesz. Odpoczniesz między, jeżeli nie masz tylu pasji co ja, to między służbami, pracą czy tymi etatami tam po 12 godzin znajdziesz ten czas dla siebie. Nawet budząc się wcześniej rano, jak mówiłem, zdążysz przed pracą zrobić gimnastykę, ale nie chce się, trzeba dupsko ruszyć, jak ja mówiłem. Jak już człowiek skostnieje, nic nie robi, to ma ciężkie, owiane dupsko, waży już trochę ponad tam, nie? Ma tam ponad 50 lat, albo nieraz tylko ponad 40 i już też jak dziadziuś się nie rusza, więc i zawały już są i po zawałach, a można świetnie prosperować i w cukrzycy dzisiaj i w zawałach, po zawałach świetnie, tylko trzeba o siebie dbać. Trzeba się ruszać, trzeba o siebie dbać i też intelektualnie wzbogacać się wiedza. Odsyłam do źródeł, bo jeżeli nie będziecie mieli wiedzy, to będziecie się powoływali na to. A bo jakaś tam ciotka mówiła, że to jest niedobre, bo tylko zupy jakieś tam je i znowu się zrobiła gruba. A ta była na diecie i odstawiła i znowu jest gruba, nie? No bo efekt jojo, no wiadomo, odstawiła tego. A wystarczyło tylko nie dociągnąć dalej diety, ale tylko dbać już o siebie, nie? Żeby już nie obżerać się znowu. Ale jak ktoś odstawia dietę i nagle zaczyna za przeproszeniem ogromne ilości pochłaniać, to znowu się efekt jojo robi i ktoś jest gruby, nie? No i teraz ciężko dupę nam wszystkim ruszyć, no bo jesteśmy już skostnieli, mamy po 50, a ja wam powiem tak, ja ciężko miałem wrócić do sportu, do tego całego takiego imasz dbania o siebie, mówię tu o wszystkim, nawet też o wysławianiu się. Człowiek, który nie robi ze sobą nic, nie czyta, nie gra w szachy, nie rozwiązuje krzyżówek, cofa się jakby w takim analfabetyzmie wtórnym. I, no i żeby po prostu to odzyskać, to naprawdę na początku wymaga niezłej charówki, niezłej pracy nad sobą. Ale jak już wejdziecie w to pozytywne takie uzależnienie od pracy nad sobą, to już potem wszystko jest łatwe, idzie z górki, bo to są pozytywne nawyki. Wstajemy rano, fajnie się ubieramy, ja na przykład facet golę się tu, wszystko robię z przyjemnością. Więcej się uśmiechać, więcej myśleć pozytywnie, a naprawdę wszystko wróci do normy. I poczujecie się młodo, poczujecie się radośni, zdrowsi, a nie, że ja słyszałem tylko jak ostatnio do mnie dzwonią, bo bardzo dużo telefonów też mam i każdy przez telefon zaczyna od tego, ale się źle czuję, ale mnie boli palec, ten od nogi, nie? Tego od ręki boli, tam komuś się włos złamał, kogoś pod skórą spędzi i tak kuźwa w koło, tylko to i to i to. I nie ma nic innego, nie? Nie porozmawiasz sobie na luzie o seksie, nie pośmiejesz się, a czasami jak wciągnę ich w takie rozmowy, to pogadamy też, nie? To wtedy tego, nie? Ale nawet coś takiego, nie? To w tym wieku to już nie wypada, ani nawet nie mam mowy, nie? Bo mnie boli kręgosłup, to nawet o takich sprawach intymnych, jak to mówię. No tragedia w społeczeństwie, tragedia, nie? Jestem żywym przykładem tego, że można naprawdę. Biegam, pływam, wyszczuplałem, ważę 70 kg, ważyłem 68 dokładnie, ważę równe 70, taką wagę chciałem mieć, do takiej wagi wróciłem. Stałem się człowiekiem jakimś wyprostowanym, uśmiechniętym, wygadanym
i w miarę dobrze ubranym. Natomiast może nie stać mnie na markowe ciuchy, ale przecież tani ciuch to nie znaczy bubel, nie? Kupujemy sobie jakieś fajne ciuszki tańsze, nawet jak ktoś lubi, to do Lumpeksu pójdzie i coś ciekawego kupi. Ładnie się ubierze, zsynchronizować to. Ostatnio właśnie słucham takich ciekawych program, pewne panie prowadzą, jak mężczyzna powinien się ubierać, co z czym pasuje, co do czego nie pasuje i tak dalej. Staram się tego trzymać i stąd tę wiedzę mam. No już na przykład dzisiaj wiem, że nie można ubrać krawatu do koszuli z krótkim rękawem. Albo też nie ubiera się marynarek, do eleganckich marynarek, do koszul z krótkim rękawem również. I już to wiem, nie? Że na przykład buty są nieodpowiednie albo spodnie nie mogą być za długie, bo jeżeli nam z trzy razy na dole u mężczyzny się zaginają, to mu skracają nogi na przykład, nie? I wizualnie nóżki ma krótsze, nie? Jak ma za długie spodnie, bo mu tam leżą na tych adidasach czy na pantoflach, nie? No i trzeba po prostu, jak nie umiesz sobie kupić takich dopasowanych albo nie ma, dla ciebie to jest krawiec od tego, żeby te spodnie skrócić. I ja czegoś tam się ciągle uczę i wychodząc z domu staram się wyglądać schludnie, żeby mnie w społeczeństwie odbierano jako człowieka no, normalnego, jako człowieka, który dba o siebie i swoim wizerunkiem i swoją osobowością, miło gdzieś tam powie dzień dobry, zatrzyma się, porozmawia. Wiecie, ja też wiem, co to są za nałogi na przykład, bo wielu z was ma różnego rodzaju nałogi. Leki, lekomania, alkohol, papierochy, uzależnienie od kaw, od seksu, od wszystkiego, nie? Słuchajcie, można i też odejść od nałogów. Można bynajmniej je zredukować, jak już nie możemy w całości z czegoś zrezygnować, nie? No wiadomo, alkohol, z którym ja też się borykałem w życiu, jeżeli ktoś nie może, musi odstawić całkowicie, nie? To tutaj już nie ma dwóch zdań. Trzeba odstawić całkowicie, bo no nie ruszy z miejsca w ogóle. Zawsze będziesz wracał do punktu wyjścia. Papierosy to już taka indywidualna sprawa, ale lepiej je zredukować. Wiadomo, niczego dobrego na nie nie przynoszą, ale papieros to już nie jest to, co chlanie, nie? Prawda? Papieros no, jakoś tam jeszcze wypada, chociaż już w społeczeństwie ludzie świadomi patrzą inaczej na palaczy. Do czego zmierzam? Palenie, nadmiar kawy to też nic dobrego. Natomiast kawa nie jest niczym złym. Trzy kawy, nawet dobre, mocne, dziennie, jest good, nawet zero good. Do czego zmierzam? Do tego też jeszcze na przykład leki. Mówię tu o lekach, bo mówimy ciągle o chorobach. Choruje, lecą do apteki, skupują pierdoły, te śmieci dzisiaj, tą całą chemię. Przecież już wiadomo, że lekarze będą was odsyłać, będą robili wszystko, żebyście tylko łazili prywatnie do nich, płacili i kopali z apteki to, co wam dadzą, ewentualnie to, co w reklamach leci. Bo widzicie, co jest w reklamach. W reklamach tylko jest tak, żarcie i leki. Apteki i supermarkety. O tak bym to nazwał. To jest w reklamach. I lecimy, jak w obłędzie, i mamy w domu pełno różnych leków i bierzemy na ból, na swędzenie, a na to, a na tamto, maści, wszystkiego, smarujemy się, guzik to daje. Jesteśmy uzależnieni od aptek, od tych leków, które tak naprawdę nic w nasze życie nie wnoszą, tylko destrukcję. A potem jeszcze chcemy wziąć suplementy, no to już by było za dużo, nie? To lepiej wziąć suplement i wziąć jakieś coś odżywczego, coś, co nasz organizm przywraca jakby powrotem do równowagi, niż obżerać się po prostu jakimiś tam, nie wiem, wymyślonymi magnezami, kupić sobie jeden rodzaj magnezu i go trzymać, ale tu za chwilę widzimy w aptece już jest inny rodzaj magnezu. Ten jest witaminą B6, ten jest bez witaminy, ten mówią, że jest najlepiej wchłanialny, nie? A tamten jeszcze coś, nie? I w końcu ten magnez, nakupujecie tyle tego magnezu, że wam wszystko, co żelazne w domu, przyciągnie jeszcze nieszczęścia wam przyciągnie. Także zawsze na początku powiem wam coś o tej wiedzy, do której ja odsyłam, ale to odsyłam tak do YouTube'a, bo książek już zapewne się wam nie chce czytać, tak jak i mnie, choć zajmuję się literaturą, to do czego zmierzam. Tam znajdziecie taki film Sekret, do którego ja odsyłam na samym początku. Bo tak w sumie ja zawsze trenowałem sporty, zawsze gdzieś starałem się dbać, potem gdzieś złamałem się po drodze. I wracając do tych sportów, wracając do tego życia na poziomie, do tego życia w takiej jedności ze sobą, z światem, z taką duchowością, z wszechświatem, jeszcze bym tu bardziej powiedział, z ludźmi dookoła, musiałem też znowu sobie coś przypomnieć, od czegoś zacząć. I zacząłem od filmu Sekret. Lata temu byłem jeszcze we Włoszech i ten film Sekret towarzyszył mi jak Pismo Święte, jak Biblia. Zawsze był przy mnie. Na pendrive'ie go miałem, gdzieś wrzucałem i słuchałem. Do czego zmierzam? Tam jest powiedziana jedna rzecz, bardzo mądra w tym filmie. To jest film dokument oparty na faktach, gdzie wypowiadają się ludzie autentyczni, którzy przeżyli coś ciekawego w swoim życiu, doszli do czegoś ciekawego
i mówią o tym, że czas może zwolnić, możemy się czuć inaczej, szczęśliwszy i tak dalej. No wiele, wiele innych. Oni podają całą receptę na sukces. I tam jest między innymi powiedziane to, że człowiek staje się tym, o czym myśli i do czego zmierza. I tak jest. Ciągle myślimy albo mówimy. Jestem chory. Robota. Tamto. Tu mnie boli. Tam mnie szczyka. I wy o tym ciągle myślicie. Nie ma dnia. Stajecie, myślicie destrukcyjnie. I to, o czym myślicie, to do siebie przyciągniecie. I będziecie przyciągali tego coraz więcej. Coraz więcej. Dopóki nie zastąpicie swoich emocji myśleniem takim pozytywnym. Dopóki nie wejdziecie w pozytywne emocje. Wtedy wszystko zacznie się odwracać. Wszystko zacznie przybierać takie pozytywne kształty. Ale dopóki myślimy negatywnie, dopóki myślimy destrukcyjnie, wszystko to będzie nas powoli przerastało. Także odsyłam Was do tego filmu, do filmu Sekret, który znajdziecie na YouTubie. Tam każdy z Was wie, jak tam wygooglować to sobie i z polskim lektorem wysłuchacie. Jest to film bardzo długi i naprawdę bardzo pouczający. To by był taki pierwszy krok dla Was. I myślę, że to będzie najprostsze zrozumienie. Do tego filmu trzeba często wracać, żeby też jeszcze sobie tam przypominać, o czym mówią i żeby go bardziej zrozumieć, nie? Tak jak nieraz czytamy książkę i czegoś nie rozumiemy, przewracamy kartkę z powrotem i dopiero po kolejnym przeczytaniu, bo żeśmy się zamyślili, coś tam zaczynamy znowu rozumieć. Także odsyłabym do tego filmu i pamiętajcie o tym, tak jak mówiłem, że człowiek staje się tym, o czym cały dzień myśli. Więc mamy tylko, jeżeli tam też jest powiedziane, nie możemy kontrolować swoich myśli, to chociaż kontrolujmy emocje. A mamy tylko dwa rodzaje emocji, złe i dobre. Czyli róbmy wszystko, aby przez cały dzień utrzymywać się w tym dobrym nastroju, uśmiechać się, odprężać tę psychikę. Też mówiłem o tych medytacjach, no jeszcze kiedyś do tego wrócimy, żeby mózg trochę odpoczywał, żeby ten sen był w miarę dobry, zdrowy. Wtedy to wszystko zacznie wracać. Zacznie wracać tak, jak wróciło u mnie. Jestem tego żywym przykładem. Powiem Wam tak, dlaczego ja o tym w ogóle mówię? Ja tak szczerze mówiąc nic z tego nie mam. Ale mam taką satysfakcję, że jako facet po 50, mający dziś 54 lata, czuję się świetnie z tym, że odwaliłem kawał roboty dla samego siebie i cieszy mnie fakt, że mogę się z Wami tym podzielić. Że można sobie wydłużyć życie, że można być szczęśliwszym, że można czuć się lepiej, bez bólu, bez tych chorób, takich gdzieś czasami urojonych, wymyślonych, bez zamyślenia. Można wyjść z traumy, można wyjść z uzależnień, które nas całkowicie nam odbierają życie, jak rak toczą te uzależnienia różnego rodzaju. Także, moi drodzy, moi kochani, róbcie wszystko to, o czym ja mówię, bynajmniej może starajcie się i wygospodarować ten czas, abyśmy wspólnie, ja z Wami, osiągali jakiś fajny sukces na polu życia. Na tym polu takiej bitwy o życie, bo to jest taka bitwa o życie po części. Bo jeżeli mamy uzależnienia, jeżeli nic nie robimy ze sobą, jeżeli tyjemy, jeżeli dziadziejemy, no to my umieramy, my sobie przyspieszamy śmierć. A robiąc coś dla siebie, działając ostro, możemy żyć nie tylko dla siebie, bo tutaj nie chodzi, żebyś ty żył dla siebie, ale żyj dla innych, dla swoich bliskich, którzy ciebie ciągle potrzebują. Jak mówimy tu o wnukach, bo większość od Was zastawia się też tymi wnukami. Albo mam wnuki, muszę cały czas poświęcać wnukom, muszę robić na wnuki, muszę to. I tak, wychowałeś dzieci, kiedyś to mówiłem, wychowałeś dzieci, teraz rób na wnuki, robisz na wnuki. Wszystko po troszeczku. Dbaj o wnuki, daj im pieniążki, zapracuj coś tam na nich, ale nie fanatycznie. Na Boga nie fanatycznie, czas dla siebie. Mówiłem kiedyś, że jedna socjolog, psycholog, moja znajoma, bardzo dobrze mi zwróciła uwagę. Robert, zacznij żyć dla siebie. Bo ja też ciągle mówiłem, syn, dzieci i tak dalej. I zrozumiałem, że można wszystko połączyć. Połączyłem wszystko. To jest coś takiego, jakby Wam się koraliki rozsypały. Jarzębina na sznureczku. I teraz bierzemy igłę z nitką i te koraliki, wszystkie po kolei elementy naszego życia nawlekamy tak długo, aż znowu utworzymy splot koralików, czyli całą jedność, taką harmonię z wszechświatem, ze sobą, z ludźmi, z otoczeniem
i będzie gut, nawet sehr gut. Mówiąc po niemiecku. Także moi drodzy, nagrywam ten film tutaj w takich warunkach, gdzie słońce mi świeci. Nie wiem, czy nam dobrze to wyjdzie. Jeszcze może okularki założę, czy nam dobrze to wyjdzie, ale myślę, że tak. Że odsłuchacie jeszcze dziś ten film. Wrzucę ten film, ale dzisiaj, jak wrócę do domu, zrobię też taki podwieczorny, jak ja to mówię, trening przed snem i być może nagram ten trening, jak syn mój będzie miał czas, to on by mi go nagrał i ja wam wrzucę taki prosty trening w domu z prostymi urządzeniami. Czyli najpierw jakiś trening, a potem powiedzmy, żeby po treningu rozprostować kręgosłup, wyciągnąć kręgosłup jako technik masażysta, gdzie mam też z elementami rehabilitacji. Pokażę wam, jak po treningu może odpocząć kręgosłup lub po pracy. Jak możemy sobie pomóc prostymi ćwiczeniami, prostymi technikami. I także zapraszam dzisiaj do tego filmu, do obejrzenia i do kolejnego, który prawdopodobnie jeszcze dziś albo jutro będę wstawiał. I tu będzie też mowa o treningu fizycznym, psychicznym, no i jakby pomóc swojemu kręgosłupowi, co jest dla was ważne, bo właśnie w ostatnich rozmowach rozmawiałem i dużo z ludźmi, którzy wszyscy po drodze narzekają na kręgosłup. No to już jest choroba cywilizacji XXI wieku, gdzie siedzimy przed komputerami i nie tylko, bo i prace różne mamy siedzące, mało się ruszamy, kręgosłup dostaje w dupsko, za przeproszeniem. I wchodzi w dupsko, dosłownie, bo nogi bolą, wszystko, gdzieś tam kończyny górne, dolne drętwieją, odrętwienie karku, barki, wszystko dostaje od takiej pozycji, gdzie się nie ruszamy. A jak zaczniemy się ruszać, zacznie wszystko mijać. Ja dzisiaj pokażę kilka technik fajnych i myślę, że te filmy, ten kontakt nasz będzie tak wzajemnie fajnie działał, bo tak, ja mam radość z tego, że się dzielę tym, co osiągnąłem, tym, co przetestowałem na sobie, bo jestem z natury wojownik, nigdy się nie poddaję. Przetestowałem na sobie, wróciłem do zdrowia, wróciłem do żywych. A z waszej strony chciałbym, żebyście chociaż część tego brali do siebie, z tych rozmów, żeby chociaż nawet ta rozmowa, żeby was motywowała. Bo może ja nic takiego aż mądrego nie mówię tutaj, nie wynalazłem tutaj czegoś na miarę Nobla, ale może samą rozmową, tym, że jestem, będę was motywował do działania. I to tak działa w dwie strony, że wy tam zalajkujecie, polubicie mojego fanpage'a, napiszecie jakiś fajny komentarz, paluszek w górę, ja wam prześlę link do YouTube'a, tam jest więcej filmów, subskrybujcie mój kanał YouTube i wtedy będzie good, ponieważ tak, ja się cieszę, że jesteście, mam dla kogo to robić, im więcej was jest, tym chętniej ja działam, bo widzę, bo wtedy będę widział, że jestem też potrzebny, że jednak te moje nasze rozmowy, ten nasz dialog, bo to jest w sumie dialog, bo ja jestem tutaj, za chwilę wy będziecie z drugiej strony ekranu, to jest dialog, to nie jest monolog, to jest dialog. I ten dialog gdzieś tam nas będzie łączył, będzie nam dawał wspólną radość, wspólne przeżywanie i po czasie będziecie się chwalić i pisać takie posty, że na przykład pracuję nad sobą miesiąc, czuję się świetnie, pracuję nad sobą pół roku, jest super Robert, jest tak, jest fajnie. I ja będę zadowolony, ja będę szczęśliwy, że mogłem komuś z was pomóc, że wszystko to, co ze sobą robimy, nie ciągnie nas do grobu, tylko ciągnie nas do nieba, nie? Tak od razu nie umrzecie, nie, nie. Nawet gdybyście o siebie w ogóle nie dbali, tak od razu się nie umiera, tylko się strasznie cierpi. Ale słońce, tu kiepsko będzie widać. No, ja tutaj zejdę. Okularki. Czyli tak, tak od razu to my nie umieramy, nie? Tylko nie dbając o siebie, zaniedbując ciało i umysł, strasznie cierpimy. To jest cierpienie niewyobrażalne. Bo wiecie, że teraz w dobie tych czasów to wszędzie i depresje, i jakieś nerwice, i smutek, melancholie. Tyle z tych chorób, odcieni psychicznych, fizycznych, że po prostu klękajcie narody, nie? Jak to mówi moja znajoma taka z Kieleckiego, byłego Kieleckiego, dziś Świętokrzyskiego. Klękajcie narody. I tak mówił też chyba Ferdek Kiepski. Także moi kochani, tymi słowami żegnam się z wami, ale ja tu niebawem wrócę na stronę, na fanpage'a. Ja będę was pilnował. I te ołowiane dupska ruszycie. Ruszycie te ciężkie dupska. Będę tak do was długo mówił, tak was zachęcał, przekonywał,
Aha, i do tych suplementów, które przyspieszają, pobudzają metabolizm, ale i przyspieszają nam chudnięcie, dojście do formy, do linii, umięśnienie ciała, ujędrnienie ciała, będę Was zachęcał, tak długo będzie ten Robert na tym kanale, aż zacznie się mnie wyzywać, żebym zniknął z tego kanału, z tego mojego fanpage'a. Ale to nie tak szybko. Ja nie jestem żadnym pudzianem, wiecie, chociaż bardzo lubię Pudzianowskiego, nie jestem wielki, nie jestem duży, nie, tutaj już nie marzę o jakichś karierach, walkach, chociaż i tym się zajmowałem, o jakiejś karierze, wiecie, w biegach czy w czym innym. Wszystko w sporcie, co robię, robię tylko i wyłącznie dla siebie. Wielkim sportowcem już nie będę, ale też będę być może takim, który zrobił coś dla siebie i gdzieś, powiedzmy, czuje się z tym dobrze. O, tak bym powiedział. O, zobaczcie, tu mamy zawodnika, który sobie też fajnie... I każdy trenuje po drodze jakiś sport, każdy coś ze sobą robi i ja bym proponował, żeby każdy też się ruszył. Także tu macie żywy przykład, że ludzie jednak działają, trenują, coś tam ze sobą robią. Tu już mieliśmy się pożegnać, ale jeszcze coś mi się przypomniało odnośnie tych sportów. Aha, że ja mogę przygotować się ewentualnie na olimpiadę dla niepełnosprawnych, jak to zawsze mówiłem, ale na pewno zajmę pierwsze miejsce w jakimś tam odpowiednim stylu, nie? Także nie wymądrzam się tu z niczym, nie odkryłem tutaj, nie wiem, jak Kolumb Ameryki, nie odkryłem tu nic ciekawego, nie zasłużyłem tu na Nagrodę Nobla, na miarę Nobla. Po prostu wiem, że jeżeli stoimy w miejscu takiej stagnacji, idziemy w destrukcję, odsuwamy się też od ludzi. Nabawiamy się nieuzasadnionych lęków, przestajemy wychodzić z domu, przeżywamy różnego rodzaju traumy, czy pogrzeby bliskich i tak dalej, i to w nas siedzi. Nie róbmy tego, obudźmy się, obudźmy w sobie olbrzyma, zacznijmy działać. Kończę, bo się rozgadałem dziś okropniście. Pozdrawiam wszystkie fanki moje, dziewczyny, które bardzo lubię na mojej stronie i poezji, i na Facebooku na mojej stronie, no i na fanpage'u tutaj na Robert Lifestyle 40+. Bardzo Was wszystkich lubię. Fajnie mi się z Wami rozmawia. Zamieszczę też na stronie mój numer telefonu. Będę miał czas, dzwońcie. Nawet jeżeli zastaniecie mnie w takim momencie, że nie będę mógł rozmawiać, najwyżej powiem, że nie mogę rozmawiać. Ale zostawię numer telefonu na stronie, możecie do mnie dzwonić, możemy sobie porozmawiać indywidualnie i też udzielę jakichś informacji, rad i zachęcę do działania. Także bardzo Was lubię, bo widzę, że na przykład na poezji czy na mojej stronie Facebooka, tak to się mówi, strona, chyba tak, na moim Facebooku fajnie komentujecie, fajnie piszecie, lajkujecie. Cieszę się bardzo, że bierzecie taki czynny udział, jeżeli chodzi o moją twórczość, bo to jest dla mnie bardzo ważne, z uwagi na to, że chodzi też mi o to, aby moja poezja, moje wiersze, które ja piszę, a w konsekwencji będę wydawał też swoją powieść, aby to szło jak najdalej na świat, nie? Zresztą sami piszecie, że moja poezja jest lekka, łatwa i przyjemna w prostym wykonaniu, która dociera do serca. Tam nie ma nic skomplikowanego. Także widzicie, no zacząłem od sportu, a kończę na poezji. I to chwyta za serce. Mówię, ta moja poezja gdzieś tam chwyta za serce, ale też jakby daje, zmusza nas do takiej refleksji, zastanowienia się nad sensem życia, bo tam jest zawarty ból, tragedie, miłość, łzy, śmiech, wszystko, jakieś piękno człowieka, piękno kobiety, piękno mężczyzny, piękno pary. Także krajobrazy opisuje różne i też relacje z Bogiem. Także to wszystko wynika z moich pasji. Takim jestem człowiekiem, nie ugnę się i cokolwiek będą o Robusiu mówili, zawsze będę sobą. Nie gram dla nikogo, żadnej komedii, nie jestem żadnym takim człowiekiem, który chce być celebrytą, medialnym i tak dalej, ale jeżeli jest możliwość dotarcia do ludzi przez internet i tak jak teraz nagrywam film przez film, no to to robię. Wykorzystuję cuda technologii. Wykorzystuję współczesne cuda, aby dotrzeć do Was. Ale nie robię tego po to, aby nagrać sobie film i stać się i robić z siebie takiego prostego człowieka z prowincji, bo ja chcę w necie zabłysnąć, bo ja teraz mnie tam na żywo będą oglądali, będę na YouTubie. Nie, nie. Stawiam to na YouTube, wrzucam tak na kanał YouTube. Z uwagi na to, aby ten film trwał, aby nie poszedł w zapomnienie i może tam po czasie znowu pomoże komuś innemu. Oj, komary, fruwają, dobrze, i gryzą. Także ciao,
Pozdrawiam, zapraszam do subskrypcji mojego kanału, zapraszam Was wszystkich do lajkowania i komentujcie. Komentujcie, co o tym myślicie. Piszcie mi o tym, co myślicie na temat tego działania, ozdrowienia własnego organizmu, wracania jakby do żywych, wychodzenia z samotności, z szarości, z życia na luzie, z uśmiechem na twarzy, w społeczeństwie, solidarnie i w zgodzie z samym sobą i z Bogiem. Hej, to wszystko na dzisiaj. Robert, Lifestyle 40+.